Weselcie się w Panu zawsze. Mówił powtórnie, weselcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale potrzeby wasze Bogu powierzajcie w każdej modlitwie i dziękczynnej prośbie. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie pojęcie, niechaj strzeże serc waszych i umysłów waszych w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Jana, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu Żydzi z Jerozolimy wysłali do Jana kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim jesteś? I wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając im, jam nie jest Chrystus. Zapytali go tedy, cóż więc, jesteś ty Eliaszem? I odrzekł, nie jestem. Jesteś ty prorokiem? I odpowiedział, nie. Rzekli mu tedy, kimże jesteś, abyśmy mogli odpowiedź dać tym, którzy nas wysłali? Cóż powiadasz sam o sobie? I rzekł, jam głos tego, który woła na pustkowiu. Drogę prostujcie Panu, jako mówił Izajasz prorok. A wysłańcy byli z faryzeuszów i pytając go mówili, czemuż tedy chrzcisz, jeśli nie jesteś Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Odpowiedział im Jan, mówiąc, ja chrzczę wodą, ale pośród was stanął ten, którego wy nie znacie. To ten, który przyjdzie po mnie, a stał się przede mną, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. To się działo w Betanii za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W dzień sądu ostatecznego, gdy zgodnie ze słowami sekwencji Dies Irae, nawet sprawiedliwy zadrży w łonie, nawet sprawiedliwy będzie przerażony, będzie jednak ktoś, kto będzie się tego dnia śmiał. Będzie ktoś, kto nie będzie się obawiał. Mamy to zapisane w samym Piśmie Świętym, już w Starym Testamencie. O niewieście mężnej czytamy, że będzie się ona śmiała w dzień ostatni, w dzień sądu. Dlaczegoż to będzie ona mogła się śmiać w ten dzień sądu? Ano dlatego, że nie będzie miała czego się obawiać. Że wszystko to, co przemija sprawy tego świata, pomimo tego, że jest ona opisana jako osoba, która była bardzo zaangażowana we wszystkie sprawy tego świata, to jednak jej serce jest wolne od spraw tego świata. I dlatego wtedy, gdy pojawia się jej mistrz, Pan nasz Jezus Chrystus jako sędzia, przychodzący w chwale i nawet sprawiedliwy wtedy zadrży w łonie, bowiem oto trzeba stanąć przed sądem. To ten, kto nie przywiązał swojego serca do tych spraw, a jednocześnie w Piśmie Świętym jest opisane jako ten, konkretnie jako ta, natomiast to dotyczy oczywiście zarówno mężczyzn, jak i kobiet, ten, kto nie przywiązał swojego serca do tych spraw ziemskich, ten, kto faktycznie żył cały czas przede wszystkim dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, będzie mógł się śmiać w dzień ostatni. Są to piękne i bardzo wyraziste słowa, które mamy przekazane w księgach mądrościowych. Zadajmy sobie pytanie, czy my na myśl o tym dniu ostatecznym, czy my faktycznie w tym dniu będziemy mogli się śmiać? Czy może raczej z trwogą będziemy spoglądać, wyglądać tego, co się dzieje? Czy na myśl o tym dniu ostatecznym, o sądzie szczegółowym, czy też sądzie ostatecznym, czy faktycznie możemy z ufnością patrzeć, oczekiwać tego dnia? Adwent jest oczekiwaniem również na to powtórne przyjście Pana Jezusa. Czy z radością, ze spokojem, z ufnością oczekujemy tego dnia, oczekując przyjścia naszego Pana, naszego Mistrza, naszego Nauczyciela, tego, dla którego przecież deklarujemy, że żyjemy. Czy faktycznie oczekujemy Jego przyjścia, tak, że Jego przyjście napełni nas radością, tak, że z radością będziemy mogli, jak ta niewiasta mężna, śmiać się w dzień ostatni, widząc, że oto nadchodzi sprawiedliwość. Czy może raczej z trwogą wyglądamy tego dnia? Bo i my mamy się czego obawiać. Czy może raczej z trwogą
oczekujemy tego dnia, bo jesteśmy przyklejeni do tego świata i sprawy ziemskie tak bardzo nas zajmują, że sama myśl o sądzie ostatecznym, o tym, że Pan Jezus przyjdzie do nas, napełnia nas przerażeniem. Jeśli tak jest, to bez wątpienia jest coś nie tak. I bez wątpienia potrzebujemy tego Adwentu po to, żeby to naprawić. Po to, żeby odkleić to nasze serce od tych spraw ziemskich i wyglądać tylko Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oczywiście nikt tutaj na ziemi nie będzie miał całkiem czystego serca, za wyjątkiem Najświętszej Maryi Panny. Każdy z nas ma swoje słabości i niedoskonałości, ale ten człowiek, który szczerze, codziennie walczy o to, żeby odpowiednio ukierunkować swoją miłość, żeby odrywać wszelkie nieuporządkowane przywiązania od jakichkolwiek spraw ziemskich i kierować je na Pana Jezusa, o tym człowieku Pismo Święte może powiedzieć, że będzie się on śmiać w dzień ostatni. Gdy upadało Imperium Rzymskie, wielu myślało wtedy, że to jest koniec świata, że to jest faktycznie nie tylko koniec świata, jaki oni znali, tylko w ogóle, że to musi być przecież koniec świata. Bowiem jak może świat dalej istnieć bez tego wielkiego imperium, przecież jeszcze nie tak dawno ochrzczonego, przynajmniej w pewnym sensie, jakże świat może dalej istnieć? Dobrze wiemy, że pomimo upadku imperium, pomimo upadku wielkiej cywilizacji, Kościół przetrwał. I z tych popiołów powstała nowa cywilizacja dzięki Kościołowi. Dzięki temu, że Kościół był tym spoiwem, że Kościół zachował wiarę, zachował mądrość tych wieków poprzednich, przechował przez te zawiedowania wędrówki ludów i wskrzesił niejako Imperium Rzymskie w zupełnie nowym kształcie, z zupełnie nowymi ludami. I gdyby nie było tej śmierci, gdyby nie było tego upadku, nie byłoby późniejszego życia. My być może nigdy byśmy o Chrystusie wtedy nie usłyszeli, gdyby nasi przodkowie nie weszli tutaj na tę ziemię, gdzie się dzisiaj znajdujemy i w ten sposób między innymi przyczynili się przecież w jakiś sposób do upadku Imperium Rzymskiego. Dzisiaj, gdy spojrzymy na nasze społeczeństwo, to nie znajdziemy niestety takich niewiast mężnych. Nie znajdziemy ludzi, o których możemy się spodziewać, że będą się oni śmiali w dzień ostatni. Gdy spojrzymy na nas, gdy spojrzymy na nasze społeczeństwo, to raczej dostrzeżemy strach. Raczej dostrzeżemy wszędzie, prawie wszędzie strach w oczach nas samych i tych, którzy nas otaczają. Strach bardzo różny. Jedni będą się bali wirusa, inni będą się bali tego, co z nami zrobią przez tego wirusa. Jeszcze inni będą się obawiali kryzysu ekonomicznego i różnych jego skutków, przeobrażeń społecznych. Jest mnóstwo rzeczy, których można się dzisiaj obawiać. Jedne są bardziej słuszne, inne są mniej słuszne. Natomiast bez wątpienia praktycznie każdy dostrzega mnóstwo różnorakich zagrożeń. I niestety prawie każdy dzisiaj się boi. Niestety, gdy spojrzymy na Kościół, również nie dostrzeżemy tam tego, co moglibyśmy dostrzec, co można byłoby dostrzec w tym czasie, gdy upadało Imperium Rzymskie, tej siły, wiary. Wiary, która stała się spoiwem nowego społeczeństwa, tej wiary, która sprawiła, że nasze społeczeństwo powstało z martwych, że Imperium Rzymskie powstało niejako z martwych w tym nowym świecie. Kościół, dobrze wiemy, jest słaby. Nie widać w nim praktycznie w ogóle wiary. Kościół kręci się wokół jakichś doczesnych spraw, wokół człowieka, wokół ekologii, wokół ekumenizmu, który jest również rzeczą zupełnie doczesną. Przecież tam chodzi po prostu o to, żeby się dogadać ze wszystkimi, a wiara jest gdzieś tam na miejscu trzecim, czwartym i dalszym. Dlatego tym bardziej wszyscy ci, którzy to widzą,
którzy widzą szczególnie ten kryzys Kościoła, powinni zachować w sercu tą siłę, tą odwagę, tą miłość. Bowiem jakoś musi przetrwać nasza wiara. Musi przetrwać, a aby przetrwała, potrzebuje świętych. Potrzebuje tych silnych serc, które przeniosą ją przez cokolwiek miałoby się nie wydarzyć. Przez wszystko, co na nas przyjdzie. Skoro Kościół jako całość jej nie przeniesie. Jej nie przeniesie, bowiem brakuje. Brakuje tej siły, brakuje tej wiary po prostu. W Kościele jako w całości, jako w instytucji bez wątpienia tej wiary zbyt wiele nie znajdziemy. Tym bardziej powinniśmy my kierować nasze spojrzenia na Pana naszego Jezusa Chrystusa i poczuć ten ciężar odpowiedzialności, że powinniśmy być jak ta niewiasta mężna, która będzie się śmiała w dzień ostatni, że powinniśmy odrzucić wszelki lęk. Bowiem ten, kto jest zjednoczony z Panem Jezusem, ten, kto żyje w zjednoczeniu z Nim, nie ma czego się obawiać. Właśnie jak ta niewiasta mężna, która może się śmiać. Ten dzień ostatni, rozumiemy, co to jest. Tam się wszystko niszczy, przemija cały ten świat. Przychodzi sędzia w całym swoim majestacie i ten człowiek, który potrafi wtedy się śmiać, to jest człowiek, który naprawdę miał wolne serce, wolne od spraw tego świata, który nie obawiał się tutaj niczego i oczekiwał przyjścia Pana Jezusa, który kochał Pana Jezusa ponad wszystko. I tacy potrzebujemy dzisiaj być. Być może znacznie bardziej niż jeszcze kilka lat temu, bowiem znacznie bardziej widać, jak wiele się zmienia, jak wiele jest strachu w społeczeństwie, a nie ma wiary w Kościele, nie ma siły w Kościele po to, żeby walczyć, po to, żeby podnieść ten sztandar wiary w tym trudnym czasie i dawać to świadectwo miłości do Pana Jezusa, która daje siłę. A więc my, zgodnie z naszymi słabymi możliwościami, starajmy się podnieść ten sztandar wiary, podnieść ten sztandar wiary w naszym życiu, pokazać, że wiara naprawdę daje siłę. I wtedy faktycznie, gdy będziemy o to przede wszystkim dbali, gdy będziemy codziennie pilnowali, aby nasze serce odklejać od rzeczy tego świata i spoglądać, patrzeć nieustannie na Pana naszego Jezusa Chrystusa, to dokładnie będziemy jak ta niewiasta mężna, która przecież doskonale ogarniała rzeczy tego świata, która doskonale panowała nad tym wszystkim, doskonale organizowała. Ona jest tak właśnie opisana jako ta, która organizuje wszystko. A jednocześnie, gdy wszystko przebija, wszystko się kończy w ogniu, gdy ci aniołowie trąbią na koniec świata, cały świat, cała planeta przemija, przychodzi sędzia na koniec świata, to jednocześnie jej serce jest tak czyste i wolne od tego świata, że może się radować. Radować się z tego, że zło zostanie ukarane, dobro zostanie nagrodzone i z radością oczekiwać tego wielkiego wydarzenia, wielkiego sądu. Taki człowiek, którego serce jest przy Panu Jezusie, jest radosny. Taki człowiek doskonale rozumie te słowa świętego Pawła, które dzisiaj słyszeliśmy. Weselcie się zawsze w Panu, mówił powtórnie. Weselcie się. Nie troszczcie się o nic, ale potrzeby wasze Bogu powierzajcie. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie pojęcie, niechaj strzeże serc waszych i umysłów waszych w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ten pokój, który wypływa, ten pokój z tego zjednoczenia z Panem Jezusem, ten pokój, który daje siłę. Prośmy o to dzisiaj również Jana Chrzciciela, bo to jest też przykład tego człowieka mężnego. To jest ten przykład tego człowieka, który niczego nie szukał, tylko Pana Jezusa, który całym swoim życiem w zasadzie miał tylko jedno zadanie, pokazać na Pana Jezusa, pokazać palcem, oto Baranek Boży, i zrobił to doskonale. I do samego końca ze spokojem daje po prostu świadectwo prawdzie i przyjdzie mu za to świadectwo zapłacić życiem, co również najwyraźniej ze spokojem, z oddaniem przyjmuje. Bądźmy tacy jak Jan Chrzciciel, jak ta niewiasta mężna ze Starego Testamentu. Słuchajmy tych słów Pana Jezusa.
słów świętego Pawła, które każe nam się uradować, każe nam szukać tego pokoju. I prośmy dzisiaj w tych już ostatnich dniach Adwentu, prośmy Pana Jezusa, aby On przyszedł do naszych serc, aby On dał nam siłę, aby On wygnał z naszych serc wszelki strach. Mamy strach, świadczy o tym, że kleimy się do tego świata, że nie potrafimy jakoś tego ogarnąć, że Pan Jezus nad wszystkim panuje, że jakoś nie potrafimy tego zrozumieć, że On, nawet jak cały świat przeminie, to On i tak będzie panował. Że chociażby nie wiem, co się nie działo, chociażby przyszło nam życie oddać, to i tak tego, co najważniejsze, zjednoczenia z Panem Jezusem nikt nam nie odbierze. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.